Witam wszystkich serdecznie. Prawda, że ładny widoczek nam się rozpościera? Bardzo, bardzo lubię patrzeć na te odległości, ale dzisiaj chciałem nagrać materiał o czymś zgoła odmiennym. Mianowicie chciałem zaprezentować Wam panel fotowoltaiczny, który dostarcza energię elektryczną do mojego kempingu. I cóż mamy przed oczyma? Jest to solar wykonany z krzemu monokrystalicznego, z hartowanego, wysoko transparentnego szkła, którego przepuszczalność światła wynosi ponad 95%. Jest to szkło bardzo odporne na uderzenia, na gradobicie. Długość panelu to 120 cm, jego szerokość to 55 cm, natomiast głębokość wynosi 3,5 cm. Panel ten waży 9 kg, jest obramowany z aluminium z możliwością montażu na... Jest on w ogóle przeznaczony do kamperów, do kempingów, do powierzchni takich właśnie niewielkich. Natomiast daje on 100 W mocy ciągłej, co jest absolutnie wystarczające, ażeby móc zupełnie normalnie funkcjonować. Na moim kempingu ten panel leży w pozycji poziomej, która to pozycja jest pozycją optymalną, jeżeli chodzi o pobór światła, o dostarczenie energii. Leży on poziomo, ponieważ zależało mi, ażeby z zewnątrz był on zupełnie niewidoczny, ponieważ niestety nie jest on w żaden sposób zabezpieczony czy przytwierdzony. Można go podnieść, przesunąć. Bardzo się cieszę, że nie musiałem wykonywać w dachu kempingu żadnego dodatkowego wlotu, ażeby dostarczyć okablowanie do środka. Pokażę Wam może, jak wygląda ta sprawa podłączenia pod solarem. O. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mamy złącza plus, minus. Jest to zrobione w ten sposób, że może spokojnie i bezpiecznie leżeć na wolnej przestrzeni, bez obawy o jakieś zamoczenie czy inne czynniki zewnętrzne. Zejdźmy na dół. Pokażę Wam, jak sprawa wygląda z podłączeniem, dostarczaniem energii do akumulatora poprzez regulator, przetwornicę do systemu całego kempingu. Tutaj mamy przetwornicę napięcia, ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli zaczniemy od regulatora ładowania, który to regulator informuje i zabezpiecza nas przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, przed odwrotną polaryzacją, zabezpiecza nas przed zbyt wysokim napięciem panelu słonecznego, przed przeciążeniem, przed zwarciem. Regulator ten posiada cztery diody, cztery wskaźniki informujące. Ten, który aktualnie pali się na zielono, informuje nas o tym, że akumulator jest naładowany. Ten powyżej wskazuje stan ładowania akumulatora, natomiast te wyżej informują nas o ewentualnym przeciążeniu. Tutaj mamy miejsca na podłączenie, po prostu te dwa wejścia podłączamy obciążniki do 12 V. Tutaj akumulator oczywiście, a tutaj panel. Przejdźmy teraz do przetwornicy. Przetwornica, wiadomo, zmienia prąd stały 12 V na prąd zmienny sinusoidalny 230 V, co oznacza, że możemy spokojnie korzystać za jego pośrednictwem z większości urządzeń elektrycznych do 300 W. Tutaj ten model, który ja mam, umożliwia także korzystanie przez bardzo krótki
okres czasu z urządzeń do 600 W, ale to tylko rozruch albo naprawdę kilka sekund. A tutaj z kolei mamy akumulator żelowy, którego producent twierdzi, że działa on nawet przez 12 lat pracy buforowej lub pracy w 400 cyklach. No zobaczymy. Na potrzeby tego materiału odłączyłem akumulator, żeby móc Wam pokazać cały proces podłączania i efekty działania panelu słonecznego i całego systemu elektrycznego oraz urządzeń takich jak lampy, jak kontakty, jak ładowarki, jak laptop, jak pompy wodne, jak grzejnik, także no, to działa. Bardzo się cieszę, że to całe okablowanie, akumulator, regulator, przetwornica znajdują się blisko siebie w miejscu, które zupełnie nie wadzi, a do którego mam bardzo szybki dostęp. I teraz pokrótce chcę Wam przedstawić schemat funkcjonowania tego całego systemu. Promienie słoneczne, czy innymi słowy energia promieniowania słonecznego, kiedy pada na panel fotowoltaiczny, przemieniana jest na energię elektryczną, która za pomocą odpowiedniego okablowania dostarczana jest do akumulatora. Panel fotowoltaiczny za pośrednictwem regulatora łączy się z akumulatorem, który to akumulator 12 V prądu stałego przekazuje przetwornicy, która te 12 V przemienia na 230 V prądu zmiennego. I właśnie do przetwornicy jest podłączony cały system zasilania kempingu. Spójrzcie, drugi koniec kabla, który jest podłączony do przetwornicy i wypuszczony na zewnątrz, podłączam do gniazdka całego systemu elektrycznego w kempingu. Teraz podłączam kleszcze do akumulatora, najpierw plus, następnie minus oraz uruchamiam przetwornicę. Zaświeciła nam się na zielono dioda power, co jest dla nas informacją, że we wszystkich gniazdkach w kempingu jest prąd zmienny 230 V i możemy korzystać z wszystkich urządzeń elektrycznych do 300 W w zależności od przetwornicy. I tak na przykład tutaj mam ładowarkę do telefonu. Ślicznie. Z informacją, że się ładuje. Myślę, że dobrym pomysłem i sprawdzianem będzie podłączenie wszystkich lamp i urządzeń w kempingu. Laptopa. W tym momencie podłączamy laptopa. No. Kolejna lampa. Kolejna lampa. Jeszcze jedna lampa. I jeszcze jedna lampa. A tutaj znajduje się pompa do wody. Opcjonalnie już podłączona, której działanie właśnie zamierzam Wam zademonstrować. Zapomniałbym Wam jeszcze pokazać przenośny odkurzacz samochodowy z przerobioną końcówką na 12 V. Jest on podłączony bezpośrednio do regulatora ładowania. W ten sposób, jako obciążenie 12-voltowe. Dla lepszego zobrazowania i uzupełnienia tego materiału pozwólcie, że przeniosę nas kilka godzin do przodu, byśmy zobaczyli, jak to wszystko działa i wygląda po zmierzchu. No cóż, długo to nie trwało, musicie przyznać. No to sprawdźmy, jak to wszystko wygląda nocą.
ten dźwięk szumiący, który słyszycie, to jest oczywiście przetwornica. Musi trochę więcej pracy wykonać, dlatego tak szumi. No i bardzo przytulnie na zewnątrz wyjdźmy. Lampa zewnętrzna jest włączona. Spójrzcie. Niestety nie widać dziś gwiazd, a tutaj naprawdę wspaniale gwiazdy widać, ponieważ nie ma tu żadnych oświetleń, żadnych szos, żadnych zabudowań. I tutaj naprawdę wspaniale nocą niebo widać. To jest coś naprawdę niesamowitego. Co ja na tym parkiecie się nieraz składę nocą i to jest wielkie przeżycie. Naprawdę zawsze marzyłem o spaniu pod gołym niebem, a tutaj jeszcze tym bardziej pod brzuską, pod tym szumem, pod tym... Ach, to jest wspaniałe. No cóż, czeka mnie jeszcze kolacja, herbata, wysłuchanie audycji na YouTube, lektura i sen. W nauce tworzą się dwa główne nurty. Jeden ten bardzo ortodoksyjny, z tymi ikonami w postaci dzieci żyjących Dawkinsa i Hawkinga. I drugi, bardziej poszukujący, którego ikoną coraz bardziej staje się Rupert Sheldrake, a wcześniej Roger Penrose. Są to fizycy, tacy jak Ilya Prigogin, który badał zjawiska samoorganizacji systemów chaotycznych. Napisał książkę Z chaosu ku porządkowi. Fizyk taki jak David Bohm, który mówi o porządku ukrytym i superukrytym, niedostępnym już naszemu poznaniu. Czytał Heraklita, który powiada, harmonia ukryta jest wyższa od widocznej. I z najnowszej generacji fizycy tacy jak Nassim Haramein, który na podobieństwo starożytnego filozofa Anaksymandra szuka jakiejś fraktalnej arche w całym obserwowalnym wszechświecie. Między tymi dwoma szkołami zgody nie ma. Wyklina się ta nauka twarda z tą nauką nowszą. I teraz wiedza, której część z Państwa jest adeptami, a część tylko zaciekawionymi obserwatorami, z tą mniej ortodoksyjną częścią nauki zaczyna się dogadywać. Czyli proponuje ta nowa wiedza, która jeszcze nie jest nauką, uwaga, nie jest nauką, na razie jest bardzo porządną paranauką, prawie nauką, proponuje uznanie stanu obserwatora za integralny element pomiaru. Czyli do takich rzeczy jak warunki fizykalne, przyrodnicze, dołączamy stan umysłu, w jakim została dokonana obserwacja. I wtedy zjawiska takie jak wróżenie z tarota, jak praca wahadła radiestezyjnego, jak telepatia, bioenergoterapia, zaczynają nam obiektywnieć, albowiem dołączany jest czynnik, w którym one są obiektywne. Stan świadomości obserwatora. Gdyby to się udało przełamać, to prawdopodobnie ta nowa wiedza weszłaby w obręb tej nowszej części nauki i z nią się zintegrowała. I wydaje się, że jest to kierunek...